Ostatni wyścig sezonu 2012 Grand Prix Brazylii był jak filmowy dramat zreżyserowany przez jakiegoś świra, jakiegoś wariata. Nikt chyba nie spodziewał się, że po takim no też spokojnym początku, przecież w kwalifikacjach Sebastian Vettel był czwarty, wydawało się, że ma bezpieczną przewagę nad Fernando Alonso, ruszy do tego wyścigu w dość komfortowych warunkach. Ten spokojny początek wydawało się, że będzie zwiastował taki spokojny film, który aż do mety doprowadzi Sebastiana Vettela w roli mistrza świata. Ale tymczasem już na pierwszym okrążeniu, dosłownie po kilkudziesięciu, kilkunastu sekundach, kamery na torze Interlagos pokazały Sebastiana Vettela, który stał tyłem do kierunku jazdy i nie ruszał się. No, dramat Niemca. Wydawało się że nawet przez chwilę, że to koniec wyścigu. Dopiero później kamery pokazały, że w bolid Red Bulla uderzył Brosena, uderzył tuż przy lewym tylnym kole. Roztruł ten samochód, nawet wydech był na wierzchu. Wydawało się, że to koniec marzeń Sebastiana Vettela o tym, żeby w Brazylii dojechać do mety. Ale przecież nie koniec marzeń o mistrzostwie, bo jeszcze Fernando Alonso musiał być trzeci, żeby odrobić tą 13-punktową stratę w ostatnim wyścigu sezonu. I wtedy nagle okazało się, że Fernando Alonso po świetnym starcie Ferrari jest czwarty, czyli tylko jedno miejsce odgradzało Fernando Alonso od najbardziej spektakularnego scenariusza, jaki mógłby sobie wyśnić fan Formuły 1, od mistrzostwa świata dla Ferrari. Ale ten wyścig nie chciał się zakończyć jednym dramatem. Akcja rozgrywała się na naprawdę jak na podczas fantastycznego filmu, thrillera. Sebastian Vettel mimo tych zniszczeń kontynuował jazdę i kontynuował w tak nieprawdopodobny sposób, że już na 10. okrążeniu, kiedy po raz pierwszy pani Aura postanowiła wmieszać się w to całe widowisko, już był szósty, a więc już wtedy odrobił tak wiele, że mógł liczyć na mistrzostwo świata. Skracam bardzo szybko, dlatego że jeszcze przez kilkadziesiąt następnych okrążeń, a było ich w Brazylii aż 70, kierowcy non-stop, może nie sami kierowcy, ale przynajmniej ich inżynierowi w boksach musieli non-stop mieć kalkulatory w dłoniach i obliczać te punkciki. Jednak przez większość wyścigu, przez większość decyzji dotyczących wymiany opon na te super mokre, na te, które nadają się do jazdy po super mokrym torze, ze wszystkie inne decyzje, wielokrotne wizyty w pit stopach powodowały jednak to, że Sebastian Vettel cały czas utrzymywał minimalną, czasami jednopunktową, czasami trzypunktową, ale jednak przewagę w klasyfikacji generalnej nad Fernando Alonso. Mimo że to Fernando Alonso minął metę jako drugi, a Sebastian Vettel jako szósty, to ten drugi zawodnik cieszył się na mecie jak wariat, czego zresztą nie usłyszeliśmy, bo radio Sebastiana Vettela odmówiło współpracy, kończąc ten niesamowity wyścig. Możemy tylko zgadywać, że najpierw płakał, tak jak w 2010, kiedy pierwszy raz zdobywał tytuł mistrza świata, potem darł się w niebogłosy, a może nawet odśpiewał We Are The Champions, jak w 2011 roku. Sebastian Vettel jest trzeci raz z rzędu mistrzem świata. I znamienne, że na ostatnim okrążeniu wyprzedził, przesuwając się z siódmej na szóstą pozycję, Michaela Schumachera, siedmiokrotnego mistrza świata. Legendę, który no, rozgoryczony kończy swój powrót do Formuły 1 po no, kilkunastu Grand Prix, w których nie zdobył punktu, kilkudziesięciu, w których nie rywalizował w żadnym wypadku o zwycięstwo. Kończy definitywnie karierę i już można powiedzieć, że te porównania Sebastiana Vettela do Michaela Schumachera, które jeszcze 3-4 lata temu brzmiały trochę niewiarygodnie, no bo jakby ktoś śmiał porównywać kogokolwiek kierowcę do Michaela Schumachera, legendy za życia. Teraz możemy spokojnie powiedzieć, że Sebastian Vettel nie musi już się takich porównań wstydzić, a może nawet zabronić ich używać, bo to on w 25 lat ma 3 tytuły na koncie. Michael Schumacher miał 3 tytuły w wieku 30 lat, a więc przed Sebastianem Vettelem nie tylko długa i wspaniała kariera, ale jeśli dalej będzie się tak rozwijała, jeśli nadal firma Red Bull będzie w taki niesamowity sposób przygotowywać maszyny do sezonu, co zrobiła w tym poprzednim jeszcze 2 lata temu, to Sebastian Vettel bardzo szybko dogoni i przegoni legendę Michaela Schumachera. Sebastian Vettel i 2012, niezwykły zawodnik, niezwykłej maszynie, po niezwykłym wyścigu, pokonał go trzeci raz z rzędu.